Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę Cię przywitać w 45. odcinku podcastu Słucham, Gadam. Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie temat spójności. Spójności pomiędzy tym, co się robi, reprezentuje w życiu publicznym, zawodowym, z tym, co wynika z naszych wartości i co robimy, myślimy w życiu prywatnym. I szukam ludzi, którzy taką spójność według mnie mają i chcą się podzielić tym, jak ją osiągnęli, jak do takiego stanu dotarli. I jedną z takich osób jest moja dzisiejsza rozmówczyni, niezwykle ciepła i mądra, Marta Iwanowska-Polkowska, która od 13 lat wspiera innych w odkrywaniu siebie, w rozwoju, w zmianie. Sama o sobie mówi, że towarzyszy swoim klientom w procesie urzeczywistniania swojego ja. Rozmawiamy o tym, na czym polega to urzeczywistnienie swojego ja, na co warto sobie pozwolić, kiedy myślimy o naszej karierze, rozwoju, życiu zawodowym. A ponieważ Marta jest nie tylko trenerem, ale także coachem akredytowanym na poziomie PCC przez International Coach Federation, czyli największą organizację zrzeszającą coachów na całym świecie, to nie ukrywam, że korzystam z okazji. Jako początkująca coachyni wypytuję Martę o rady, wskazówki, o to, co według niej jest najważniejsze w pracy z klientem. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Moje nagrania znajdziesz na stronie Słucham, Gadam. W audycjach odkrycia słucham i gadam z tymi, których doświadczenie odbieram jako ważne, ciekawe, praktyczne, trudne lub fascynujące. Najbardziej interesuje mnie subiektywna perspektywa mojego rozmówcy i doświadczenie, którym chce się z nami podzielić. Marto, kim jesteś? Jestem przede wszystkim człowiekiem. Ostatnio staram się myśleć o sobie, że przede wszystkim jestem człowiekiem, który czuje, myśli, przeżywa, ma potrzeby i chce dobrze żyć, chce się nażyć, tak, zgodnie z moją dewizą, a życiowo pełni różne role i chyba najważniejsza jest dla mnie mimo wszystko rola mamy i rola żony i z tego wynikają rozwinięcia w postaci tego, że pracuję jako coach, jako trenerka i z wykształcenia jestem psychologiem. I lubię mówić o sobie, że jestem towarzyszką. Tak samo jak towarzyszę moim dzieciom we wzrastaniu, towarzyszę w sobie w rozwoju i towarzyszę swoim klientom we wszystkim, czego potrzebują w tym aspekcie rozwojowym, karierowym oczywiście. Mnie w tym momencie, w którym jestem, najbardziej interesuje, jak dojść do takiej spójności pomiędzy życiem osobistym a życiem zawodowym. I obserwując Ciebie na Instagramie, na Facebooku, patrząc jak dzielisz się różnymi swoimi aspektami życia zawodowego, prywatnego, ja Ciebie odbieram jako taką spójną osobę. Myślę sobie, że dzisiaj, jakby w tym momencie życia, w którym jestem bardzo bliska tej spójności. Rzeczywiście czuję, że żyję coraz bardziej w zgodzie ze sobą, jeśli chodzi właśnie o te emocje i potrzeby. A to, co jest dla mnie ważne życiowo, jest ważne również zawodowo i te sfery mi się przenikają, ale w taki sposób, że ja jestem i tu sobą. Natomiast jeszcze 2 lata temu bym Ci tak nie odpowiedziała na to pytanie, bo jakieś 1,5 roku temu przeszłam dużą zmianę. Odeszłam od firmy, której byłam właścicielką. To tak dziwnie odejść od firmy, której się właścicielką, bo sprzedałam udziały. I wtedy na końcówce tej współpracy w tamtym okresie życia mniej byłam sobą. Tej spójności mi brakowało ewidentnie, no co stało się motorem zmian, których efekty widzisz dzisiaj. Ale do tego punktu, w którym jesteś teraz, doprowadziły Cię sytuacje, w których było Ci niewygodnie? Tak. Czy były jeszcze jakieś inne czynniki, które Cię wspierały, żebyś znalazła się w tym punkcie? Wiesz co, jest taki wzór na zmianę, który mówi, że jednym z elementów zmiany jest to, że musisz poczuć dyskomfort. Znaczy nie zmieniasz czegoś, co daje Ci komfort. Zmieniasz się wtedy, kiedy czujesz dyskomfort, kiedy Ci już jest tak naprawdę niedobrze. Rzeczywiście u mnie to tak zadziałało, że ja zaczęłam wprowadzać zmiany, kiedy ten dyskomfort był duży, czyli miałam poczucie, że zawodowo nie robię tych rzeczy, które mi pasują, które nie są do końca zgodne z moimi wartościami i w sposób, jaki też mi nie służył. Natomiast, żeby wprowadzać takie zmiany, czyli iść w kierunku tej spójności, o którą pytasz, potrzebna jest też wizja, czyli musimy mieć świadomość tego, kim jesteśmy i kim chcemy być, czyli jakiś pomysł na to, do czego te zmiany muszą prowadzić. Więc jak pytasz o to, jak to jest z tą spójnością pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, to myślę, że po pierwsze musisz się zatrzymać i pomyśleć o sobie, czym jest dla Ciebie ta spójność, kiedy będziesz się czuła bardziej spójna. Potem zazwyczaj musisz doświadczyć dyskomfortu, zauważyć, że to, co robisz, nie jest spójne, tak? Że to Ci nie służy, że nie czujesz się w tej sytuacji życiowej dobrze. A trzecim elementem w tym wzorze na zmianę jest to, że w tych zmianach warto mieć opracowany pierwszy krok i mieć w tym wszystkim towarzysza. Więc mi też na pewno we wprowadzaniu tych zmian w kierunku własnej spójności pomocne było to, że było parę osób, które trzymały za mnie kciuki i na pewno tymi też osobami był mój mąż i moi synowie. Oni też tego potrzebowali bardzo. Powiedziałaś teraz o tym, że potrzebny jest towarzysz. Ty o sobie mówisz, że jesteś towarzyszką i chciałam zapytać, na czym polega Twoje towarzyszenie osobom, które się zwracają do Ciebie z prośbą o wsparcie, o pomoc, o konsultacje? Dla mnie przede wszystkim towarzyszenie to jest stanie obok, bycie obok z tą osobą i mówienie: jestem tutaj w tej sytuacji razem z Tobą, akceptuję to, w czym jesteś, w czym tkwisz, rozumiem to, chcę na pewno zrozumieć, mam do Ciebie bardzo dużo ciekawości, wspieram Cię, a mój bagaż taki profesjonalny w postaci wiedzy i różnych narzędzi pomaga w tym, że tak jak wiesz, przy wspinaczce towarzysz trzyma linę, tak? To ja też Twoją linę w zmianie wprowadzam, więc nie wyręczam ludzi we zmianach, ja im w tym towarzyszę, będąc obok, dając szacunek, akceptację, zrozumienie różnego rodzaju narzędzia, które im czasami pomagają te zmiany wprowadzać. Natomiast jeszcze w towarzyszeniu jest jedna rzecz, którą odkryłam dzięki Gabrysi Borowczyk, z którą rozmawiałaś, i jak dała mi karty swoje od archetypów, to tam jest karta towarzysz. I ja mówię: ty chyba tą kartę napisałaś dla mnie, bo tam jest napisane, że towarzysz jest też ludzki, przeżywa, potyka się, popełnia błędy i mi to bardzo pasuje do mojego towarzyszenia, że ja też jestem człowiekiem, któremu czasami wychodzi, czasami nie wychodzi i czerpię z tych doświadczeń, dzielę się z tym czasami z klientami jako takie lustro, w którym mogą się przejrzeć. W związku z tym jestem towarzyszem takim samym jak oni, po prostu. Różni mnie tylko to, że trochę więcej wiem o psychologii, coachingu, rozwoju i tak dalej, ale na poziomie człowieka jestem takim samym człowiekiem, jak te osoby, które do mnie przychodzą. Zaczęłaś mówić o tym, że to towarzyszenie to też jest czasami potykanie się i na Twojej stronie znalazłam takie zdanie, że Twoja droga zawodowa jest bogata, intensywna, pełna zmian. Które momenty były dla Ciebie takie najbardziej kluczowe? Zawsze na to pytanie odpowiem jednym słowem: mama. Zostałam mamą. To znaczy naprawdę najbardziej kluczowe w moim rozwoju kariery jednak było macierzyństwo i czego bym nie robiła zawodowo i jakich projektów nie prowadziła i z jakimi klientami wielkimi nie pracowała, to myślę, że moi synowie mnie najbardziej przeczołgali, jeśli chodzi o takie doświadczenie tego wszystkiego, co jakby może być trudne, kiedy jest nam niewygodnie, kiedy sobie nie radzimy, kiedy doświadczamy porażki, kiedy musimy radzić się sobie na przykład z bardzo silną oceną, bo z racji na niepełnosprawność mojego syna, jakby doświadczyłam tej oceny i krytyki ze strony innych bardzo dużo. Więc na pewno macierzyństwo sprawiło, że ja pewne rzeczy dotyczące kariery i zmiany zaczęłam widzieć intensywniej. Też moi synowie, poprzez to, że się pojawili w moim życiu, wprowadzali obowiązkowe zmiany. Musiałam kiedyś zwolnić, żeby ich urodzić i musiałam kiedyś do tej pracy wrócić. Powiedziałaś o ocenie. Tak. Że byłaś oceniana? Tak. I to jest w ogóle ciekawy wątek, wiesz, w moim życiu, bo ja bardzo długo zajmowałam się oceną w ogóle zawodowo, taką oceną kompetencyjną pracowników. Tworzyłam systemy ocen, ale też byłam tak zwanym asesorem w czasie sesji Assessment Development Center, czyli na zlecenie firm oceniałam ich pracowników, często kadrę menedżerską, pod kątem wybranych umiejętności. Pod kątem tego, na przykład, jak kierują, jak się komunikują, jak delegują, motywują, rozwiązują problemy. I był taki moment w moim życiu, kiedy ja z jednej strony właśnie bardzo mocno doświadczałam oceny jako matka. Mój syn był bardzo negatywnie oceniany przez społeczeństwo, bo nikt nie rozumiał jego dziwnych, trudnych zachowań. Mój syn ma zespół Aspergera. A ja z drugiej strony oceniałam tych ludzi, wiesz, w korporacjach. I ja się tak w pewnym momencie zatrzymałam. I to było też w procesie mojego własnego coachingu. Się zatrzymałam, zobaczyłam, coś tutaj nie gra. Tak? Ja z jednej strony widzę, jak fatalnie się czuję, będąc ocenianą, jak mi jest z tym źle, że to mnie wcale nie posuwa do rozwoju, jaki to daje dyskomfort mojemu dziecku, a ja ludzi oceniam. I wiesz, jak ja to zobaczyłam, myślałam sobie, to jest ta niespójność, nie? Że ja jako człowiek potrzebuję akceptacji, szacunku, wsparcia, zrozumienia, a zawodowo daję ludziom coś zupełnie odwrotnego, bo daję tą ocenę. Ja myślę, że tą ocenę robiłam bardzo profesjonalnie, bo my z zespołem naprawdę dbaliśmy o wysoki standard oceniania, napisaliśmy książkę na ten temat. Myślę, że to była bardzo dobra robota, którą robiłam na poziomie takiej etyki, ale mimo wszystko to była ocena. Tak właśnie w pewnym momencie mi się przekliknęło i stwierdziłam, nie jestem w stanie oceniać. Jak to sobie powiedziałam, to od tego czasu nie oceniłam już nikogo. I nawet jak dostaję propozycje projektu związanych z oceną, to po prostu odmawiam, bo nie jestem w stanie iść już tą ścieżką. Ja miałam różne doświadczenia. Pracowałam w firmie szkoleniowo-doradczej u kogoś, pracowałam w banku jako HR-owiec, prowadziłam własną firmę przez 6 lat ze wspólniczkami, czyli też mieliśmy zespół, no i w ogóle prowadziłam jakby taką strukturę organizacyjną spółki. A teraz już jestem tylko manufakturą, tylko albo aż. No i tak to wygląda. Więc chyba też reasumując, do wprowadzania zmian i do pewnej spójności, ostatecznej spójności trzeba też po prostu pewne rzeczy przeżyć, doświadczyć, przejrzeć się w różnych kontekstach, z różnych perspektyw na siebie popatrzeć i wybrać tą perspektywę, która jest ostatecznie najbardziej spójna z własnym systemem wartości. Ale jest bardzo wiele sposobów na towarzyszenie ludziom, a ty wybrałaś takie narzędzie, jakim jest coaching. Dlaczego akurat to narzędzie? A ja wiem. Na pewno nie dlatego, że był modny, bo ja się już coachingiem zaczęłam interesować, zanim jeszcze był modny. Ja na pierwszy kurs coachingowy byłam zapisana w 2007 roku, tylko nie poszłam na niego, bo zaszłam w ciążę i bardzo się źle czułam i czułam, że mój mózg nie przyjmie żadnej wiedzy, więc to jeszcze nie były czasy mody na coaching. Ale w coachingu jest ludzki element. Jak szkole z podejścia coachingowego w biznesie, to moi uczestnicy, menadżerowie mówią często: Marta, ale to jest taki powrót do źródeł, to jest takie danie człowiekowi tego, co tak najbardziej potrzebuje. Szacunku, zrozumienia, zatrzymania się, uwagi, skupienia, akceptacji. I ja jak sobie tak gadam z tymi menadżerami, to mam wrażenie, że to jest powód, dla którego ja wybrałam to podejście, że to jest takie najbardziej ludzkie podejście, które daje ludziom to, czego potrzebują, a o czym zapominamy w tej gonitwie XXI wieku. Jestem też trenerem, czyli też dzielę się pewną wiedzą. Natomiast w coachingu jest ten element takiej wrażliwości i intymności, który jest po prostu absolutnie dla mnie fascynujący, który widzę, że jest ludziom bardzo potrzebny i cieszę się, że w życiu się tak potoczyło, że mogę w takich tych intymnych, wrażliwych momentach ludziom towarzyszyć, dawać im to, czego potrzebują, ale też bardzo dużo, no jakby nie patrzeć, brać z tego, tak? Bo wgląd moich klientów jest często moim własnym wglądem, różne rzeczy. I miałam wczoraj sesję kontraktującą i po kilku minutach klientka się popłakała i była tak w tym płaczu swobodna i tak jej się dobrze zrobiło, że się popłakała. I sobie pomyślałam, że jeżeli nawet nie wybierze mnie do wspólnej pracy, to ja się cieszę, że się przy mnie po prostu przez chwilę wypłakała, bo miałam wrażenie, że było jej bardzo potrzebne, że może swobodnie, bez oceny wypłakać to, co jej boli. To jest naprawdę niesamowite, co mówisz. Ja słucham tego też z tego powodu, że właśnie sama skończyłam kurs. No. Mam głowę przeładowaną mnóstwem informacji, całym kodeksem ICF-u, na co powinnam zwrócić uwagę w trakcie sesji, pytania takie pogłębiające, otwarte. Jak już słyszę, że mówię i że to jest pytanie zamknięte albo sugerujące, to już chcę się powstrzymać, włączyć cofanie, wybrnąć z tej sytuacji. A się nie da. Mam też takie momenty paniki, że myślę sobie: Boże, i co teraz powinnam z tym zrobić? Mam też z tyłu głowy mnóstwo narzędzi. Nie wiem, ale być może to jest domena każdej początkującej osoby, że potrzebuje tych narzędzi i się tak nimi obstawić, uzbroić w te narzędzia, że jak nie mam narzędzi, to po prostu legnę. I chciałam zapytać ciebie, bo już jesteś, wydaje mi się, w takim momencie, że te początki masz dawno ze sobą i możesz też na nie spojrzeć z jakiejś tam perspektywy. Jakbyś mogła powiedzieć, co najbardziej ci pomogło na początku i w którą stronę, jak zaczęłaś iść, to poczułaś, że to jest dobry kierunek? Po pierwsze, ja myślałam nad tym pytaniem, bo jak sobie na fejsie rozmawiałyśmy przed naszym spotkaniem, to gdzieś o tym wspomniałaś. I ja myślę sobie, że taką najważniejszą rzeczą, którą trzeba zapamiętać, to jest to, że to nie narzędzia są narzędziem, tylko to ty jesteś jako coach narzędziem. I w związku z tym te narzędzia są pomocne, tak? Nie wiem, arkusze, jakieś pytania, jakieś grafiki, jakieś zdjęcia, jakieś karty, jakieś gry, kości. To wszystko jest pomocne, ale najważniejsza jesteś ty jako coach w tym wszystkim. I ty jako osoba, która słucha, daje tą uwagę. I dla klienta to jest, mam wrażenie, połowa sukcesu, że widzi, że ta druga osoba jest skupiona na nim, na tym kliencie, na tym coachowanym. I żeby to skupienie było, mam wrażenie, muszą być dwie rzeczy. Trzeba odpuścić ten wątek oceny, czy dobrze pytam, czy źle pytam. Po prostu im mniej o tym myślisz, tym bardziej twoja uwaga idzie za tą drugą osobę. Ja wiem, że to jest trudne, bo jak uczę tego podejścia menadżerów, to oni się zawsze z tego śmieją, że jak się tu przekliknąć, Marta, z siebie na tą drugą osobę. Ja mówię, po to tu jesteś, żeby się przekliknąć na tą drugą osobę, żeby jej słuchać, a nie słuchać siebie. A druga rzecz to jest powrót do swoich intencji i wartości. Dla mnie coach to jest osoba, która ma pewien system wartości. Nie tylko ten kodeks ICF-u, ale te wartości, które tak bardziej w osobisty sposób definiujemy, że jesteśmy dla drugiej osoby, że chcemy, żeby świat był bardziej, nie wiem, wrażliwy, łagodny, że chcemy dobra tej drugiej osoby. Po to jesteśmy w tym coachingu, że chcemy, żeby ta osoba z tego skorzystała. I stałe pamiętanie o tych intencjach mnie prostuje w takich momentach, kiedy mam wrażenie, że zadałam złe pytanie, bo ja wtedy sobie przypominam, kurczę, ja tu jestem dla tej osoby. Nawet jak popełniam błędy z punktu widzenia takich fachowości ICF-owskiej, to nie robię tych błędów specjalnie, tylko jestem tylko człowiekiem, który wzrasta, który przewraca się, potyka i wzrasta. I ważne jest to, że ja jednak tutaj jestem dla tego klienta. Że to jest moja praca, ale to jest ta praca, która służy tej drugiej osobie. Czyli ty jesteś narzędziem, a nie twoje narzędzia. Pamiętaj o swoich wartościach, tak jako coach, to mogę mentorsko powiedzieć początkującym coachom, ale przy okazji powiem, że dla mnie największym odkryciem, mówię to szczerze, w procesie uczenia się coachingu profesjonalnego było to, że ja muszę się sama rozwijać. Że naprawdę dobry coach to jest coach, który ciągle jest w procesie jakiegoś rozwoju, grzebania w sobie, który uczy się owszem narzędzi, technik i tak dalej, ale który też ma gotowość samemu pogrzebać w sobie. Bo jak można ludzi zapraszać do grzebania, jeśli samemu ma się strach przed grzebaniem? I ja chyba najlepszym coachem zaczęłam się stawać wtedy, kiedy zaczęłam to grzebanie w sobie, takie wielkie porządki, które trwają do dziś. I mam wrażenie, że się nigdy nie skończą. Więc tak, myślę sobie, że trzeba o tym pamiętać, żeby uczyć się narzędzi, technik, czytać mądre książki o coachingu, ale też samemu pracować ze sobą, ze swoją odwagą, autentycznością, wartościami, przekonaniami, potrzebami, emocjami. Bo jak tego nie robimy, to trochę tak głupio robić to innym, szczerze mówiąc. Dlatego też uważam, że coach taki, który chce się stać tym takim prawdziwym coachem, to jest też coach, który korzysta z coachingu, sam jest po drugiej stronie. Ale też to jest bardzo, bardzo ważne. Trzeba po prostu praktykować. No nie ma bata. No coachem się stajesz, kiedy praktykujesz, kiedy masz klientów. I ja miałam bardzo dziwnych klientów, znaczy w sensie bardzo różnych. Ja z jednej strony robiłam jakieś projekty dla biznesu, poważni menadżerowie i za poważne pieniądze, a z drugiej strony robiłam warsztaty w Stowarzyszeniu Polka Potrafi w Piasecznie, gdzie robiłam to w ogóle totalnie pro bono, ale pracowałam z niesamowitymi babkami, które miały odwagę robić różne dziwne rzeczy ze mną, żeby pogrzebać w sobie i poszukać tego lepszego sposobu wyrażania siebie. I te różne doświadczenia sprawiły, że ja trenowałam. Coaching to jest jak mięśnie. Jak nie trenujesz, to ci zanika, tak? Jak nie chodzisz na siłkę, to ci zanika. W związku z tym nie można się bać tej praktyki, trzeba po prostu w nią wejść. No i kolejna rzecz, superwizja. Time to time. Warto z superwizora skorzystać, poprzyglądać się sobie, posłuchać swoich sesji. Jakby mnie ktoś zapytał, właśnie tak jak mnie pytasz na początku drogi coacha, to są takie rzeczy, których ja zachęcam ze swojego doświadczenia. A pamiętasz taki moment, kiedy poczułaś się już dobrze, bezpiecznie w tej roli zawodowej? Poczułaś takie zaufanie do siebie w tej roli? I po czym to poznałaś? Ja czuję ten moment zawsze, jak klienci do mnie wracają. I po jakimś czasie się odzywają, na przykład, czy mailem, czy na fejsie coś napiszą, się podzielą, co u nich słychać. Bo wtedy myślę sobie, żeby nie wracali do kogoś, kto nie spełnił swojej roli, kto nie dał im tego, po co przyszli i za co de facto też zapłacili. Więc odkąd zaczęli klienci do mnie wracać, to czuję, że to jest to. Czuję to czasami na warsztatach tych coachingowych z menedżerami, kiedy ludzie bardzo z poważnego biznesu na koniec podchodzą i po prostu podają rękę i patrzą mi się głęboko w oczy i mówią, że to było to coś, czego potrzebowali, bo mnie przytulają. Ostatnio HR-ówka do mnie napisała i powiedziała: Marta, po twoich warsztatach ludzie zaczęli się przytulać i chodzą i mnie przytulają. To jest podejrzane w naszej fabryce. 4000 osób, inżynierowie zaczęli przytulać. Więc z punktu widzenia takiego otwierania ludzi na siebie i na innych, to mam wrażenie, że skoro pozwalają sobie na taką bliskość w pracy, to jest coś. Jakbym miała powiedzieć moment takiego wielkiego wow, bo o takim wow zaczęłam myśleć, jak zadałaś mi to pytanie, to w zeszłym roku, czyli w 2017 roku, ze swoimi znajomymi właściwie, to oni organizowali konferencję dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera. Ja też jestem rodzicem dziecka z zespołem Aspergera i miałam na tej konferencji wystąpienie o odważnym rodzicielstwie. Ja w ogóle nie lubię występować publicznie, żeby była jasność. Ja wolę tak, wiesz, 1 na 1 albo 12 osób, ale jak widzę 100 twarzy, które się na mnie patrzy, to nie jest ten komfort, ale się mobilizuję i to trenuję. I stałam na środku, ci ludzie byli tacy zawieszeni, ja po mówieniu puściłam muzykę i ci ludzie tak zamarli, w takiej ciszy, zaczęli coś analizować, niektórzy się popłakali. Był ze mną mój mąż, który też miał wystąpienie jako odważny ojciec. I wtedy sobie pomyślałam, to tak miało być, to znaczy to chodzi o te emocje, tak, żeby ludzi zatrzymywać na czymś, żeby oni zaczynali patrzeć na siebie inaczej, myśleć i pozwolili sobie przeżywać pewne emocje, na które na przykład brakuje miejsca. I chociaż wtedy byłam bardziej prelegentką niż coachem, no bo jakby nie patrzeć, to było wystąpienie, wykład, to do czego ich zaprosiłam i to jak oni zaczęli to wszystko przeżywać, to był taki moment, kiedy myślałam sobie, że idę w dobrym kierunku. Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz na koniec, że Zbyszek Kieras, coach MCC, do którego chodzę na superwizję grupową w ramach ICF-u, mówi tak, dobrym coachem się bywa, a nie jest. I ja się tego trzymam. Więc mam takie momenty flow, kiedy myślę sobie, wow, to jest strasznie fajne, kiedy się dzieją pewne rzeczy w relacji z ludźmi. A są momenty, kiedy kończę sesję i myślę sobie, Polkowska, co żeś ty zrobiła? Chyba powinnaś zacząć jeszcze raz. Chcę podkreślić dla tych początkujących coachów, że ten zawód jest pełen górek i pełen dołków, tylko ważne, żeby w tym po prostu brać z tego lekcję, naprawiać swoje błędy, doskonalić się, korzystać z superwizji i iść dalej, po prostu keep going. A to, o czym mówiłaś, te reakcje uczestników, czy to łączy się z tym, o czym piszesz w twojej metodzie urzeczywistnienia swojego ja? To jest właśnie urzeczywistnianie swojego ja. Zacznę od tego, czym jest coaching. Najkrótsza definicja coachingu dla mnie to jest refleksja nad swoim funkcjonowaniem prowadząca do zmiany. Więc wtedy, jak miałam te wystąpienie i ci ludzie byli tacy poruszeni, to ja widziałam tą refleksję w ich oczach. To, że oni się zatrzymali, myśleli i odkrywali nowe rzeczy. Jak to się łączy z urzeczywistnianiem swojego ja? Tak jak powiedziałam na samym początku, nie ma zmiany bez refleksji, bez pomysłu na siebie. Więc urzeczywistnianie swojego ja to jest dla mnie taki proces, w którym klient się zatrzymuje, przygląda się swojemu ja, temu jakie jest, jakie chciałby, żeby było, przygląda się temu, co urzeczywistnia, a co gdzieś ukrywa przed innymi, często z powodu braku odwagi, jakichś przekonań, czasami z powodu wstydu. No i nasza praca polega na tym, żeby on pozwolił te swoje ja urzeczywistnić, czyli pokazać światu poprzez to, jak się zachowuje, jak wyraża siebie, jak pracuje, jak buduje relacje z innymi. Bo to mniej więcej do tego się sprowadza, że urzeczywistnianie swojego ja to jest bycie autentycznym, prawdziwym w pracy, w życiu, w relacjach z innymi, w relacjach z sobą. I żeby to urzeczywistnienie miało miejsce, jest potrzebna ta refleksja, to zatrzymanie, budowanie odwagi, żeby to pokazywać. A co się dzieje, kiedy ktoś się nie urzeczywistnia? Czyli co tak naprawdę gniecie ludzi? Chyba powiedziałaś, że coś nas musi pootwierać, tak. Żebyśmy przyszli i żebyśmy chcieli wejść w tą zmianę. Jakie są najbardziej przeszkadzające elementy w życiu, które kierują ludzi? To jest coś, co się dzieje na zewnątrz, ten brak dyskomfortu i wewnątrz. Dzisiaj miałam taką sesję z klientką, która powiedziała, że po prostu ona czuje, że ma siebie dosyć, że po prostu widzi, że to jak wygląda jej życie, to nie jest to, jak sobie to wyobrażała, że nie może na siebie patrzeć. To nie chodzi o to, że ma kiepskie spodnie, czy brudne paznokcie, czy niepomalowane paznokcie i nie tą fryzurę, tylko że widzi, że w życiu wybiera nie to, co chciałaby wybrać. Z jakiegoś powodu priorytety są źle ustawione, że skupia się nie na tym, co jest dla niej osobiście ważne, tylko często to jest ważne dla kogoś innego. Więc brak urzeczywistnienia swojego ja to przede wszystkim poczucie, że nie żyję tak jak chcę, że nie jestem reżyserem tej bajki, jestem aktorem, może drugoplanowym, a może nawet rekwizytem, to życie się toczy. Na zewnątrz widać, że ja żyję, wstaję rano, jem śniadanie, jadę do pracy, ale w środku czuję, że nie realizuję tego, co jest dla mnie ważne. Ale na poziomie zewnętrznym to jest tak, że takie osoby, które nie urzeczywistniają siebie, ostatecznie są mało efektywne. Wczoraj to powiedziała mi klientka, że ona zaczęła dostawać feedback, że nie jest tak efektywna, jak była do tej pory. I to nie jest kwestia tego, że ona nie umie tego zrobić. Jej się po prostu na przykład odechciewa, jest wypalona, jest zmęczona. Ja na przykład, kiedy ja nie urzeczywistniam siebie, czyli nie wykonuję życia tak, jak bym chciała, ja się zamieniam we wredulca, robię się wredna. Po prostu. Ponieważ ja się spalam od środka, mi brakuje energii dla ludzi i zazwyczaj obrywa mój mąż. Kochany, on wie, że ten mechanizm mamy zidentyfikowany, jesteśmy z sobą 18 lat, on już wie, na czym to polega, pracujemy, ale generalnie jak ja się robię niemiła dla innych, to znaczy, że ja po prostu w środku jestem niemiła dla samej siebie. To też jest taką podpowiedzią, że coś jest nie tak, ale w ogóle ciekawe jest to, że brak urzeczywistnienia swojego ja, jeśli sprowadzimy do braku autentyczności, to są badania, które wskazują, że kiedy jesteśmy nieautentyczni, to szybciej nasz mózg się męczy. To znaczy, kupa uwagi w naszej głowie idzie na to, żeby ukryć swoje przemyślenia, swoje emocje, swoje potrzeby i grać trochę pod dyktando innych. W związku z tym my siłą rzeczy jesteśmy bardziej zmęczeni, bo gramy, to gra męczy. I co ciekawe, są inne badania mózgu, które pokazują, że ludzie to wychwytują, tą naszą nieszczerość. W związku z tym też siłą rzeczy te relacje z innymi też nie są do końca fajne, bo jeżeli masz do czynienia z osobą, która jest nieszczera, nieprawdziwa, czuje, że nie jest autentyczna, to nie chcesz być w relacji z tą osobą. Coś jest nie tak. Też zaczynasz grać, też zaczynasz kombinować, chcesz uciekać albo walczyć. I te relacje też nie są takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc wszystkie te rzeczy mogą podpowiadać nam to, że nie urzeczywistniamy siebie, że coś jest w naszym życiu nie tak, przed czymś uciekamy, coś ukrywamy, do czegoś nie chcemy się przyznać, coś źle wybieramy. I mniej więcej z takimi stanami klienci przychodzą i stwierdzają, tak, chcę coś zmienić, chcę być bardziej sobą, chcę, żeby w moim życiu było więcej tego mojego ja. A na co warto sobie pozwolić, kiedy myślimy o naszej karierze, rozwoju, życiu zawodowym? Wiesz co, jest dużo rzeczy chyba. Myślę, że przede wszystkim na szczerość samym ze sobą. Tak szczerze zacząć odpowiadać sobie, co czuję, czego potrzebuję. Nie kombinować, co by chciała usłyszeć mama, mąż, brat, pracownik, współpracownik, córka, syn, tylko na szczerość. Jeśli chodzi szczególnie o kwestie emocji i potrzeb, tego, co jest dla nas ważne i stanowi o naszym życiu, bo żyjemy, żeby zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, to mniej więcej tak biologicznie można sprowadzić. Szczerość jest potrzebna. Myślę, że potrzebujemy dać sobie przyzwolenie na błędy. Wiele ludzi, których ja spotykam, to są osoby, które są świetne w perfekcjonizmie, w kontroli, w unikaniu dyskomfortu i różnych trudnych sytuacji. Jakby bardzo dużo energii wkładają w to, żeby żyć perfekcyjnie i gonić za jakąś doskonałością, bo myślą, że wtedy unikną błędów, porażek, oceny negatywnej innych. Tylko to jest straszliwie wypalające. Jak sobie pozwolimy na jakieś błędy, to bardziej skupimy się na życiu niż na gonitwie za jakimś wyobrażeniem i jakimś modelem przyjętym, który często nie jest nasz. Przy czym jak popełniamy te błędy, to wydaje mi się, że też powinniśmy sobie dać przyzwolenie na pewną taką łagodność, wyrozumiałość dla siebie. I to jest cholernie trudna rzecz, której ja sama się uczę. Czyli, że jak popełniam błędy, to żeby myśleć o sobie w kategorii takiej Marta, ty przecież mogłaś to zrobić, przecież nie skontrolujesz wszystkiego, to się zdarza, nie zrobiłaś tego specjalnie. Przeproś, poproś o drugą szansę, napraw, napisz jeszcze raz, daj sobie tą drugą szansę. I to nie jest typowy głos, do którym ja przez 30 parę lat do siebie mówiłam. To jest głos, którego się uczę od niedawna, ale jak sobie damy przyzwolenie na mówienie do siebie w sposób łagodny, to będziemy lepiej znosić porażki, nie będziemy ich tak panicznie unikać, w związku z tym będziemy pozwalać sobie na niepewność, na nowe, na pójście jakąś taką swoją własną ścieżką. I jeszcze ostatnie przyzwolenie, to jest też taki wniosek z weekendowych warsztatów, które miałam tutaj w tej salce z rodzicami, z świetnymi w ogóle ludźmi, ale przyszli do mnie z powodu rodzicielstwa, to myślę, że trzeba sobie dać przyzwolenie na poczucie emocji. Na to, że my w życiu czujemy emocje. My jesteśmy emocjonalnym tworem. I te emocje mogą być różne. Może to być smutek, strach, gniew, wściekłość, ale też radość. I jak pozwolimy sobie przeżywać emocje, analizować je, podchodzić do nich z uważnością, to będziemy naprawiać różne trudne sytuacje, które nas spotykają. A ucieczka od emocji nie jest rozwiązaniem. Takie mam przemyślenia z ostatnich lat i myślę, że dużo klientów do mnie trafia dlatego, że chcą przestać uciekać przed tymi emocjami. Znaczy widzą, że uciekając tracą życie, że to ich spala od środka. Zresztą niewypowiedziane emocje to są wszystkie choroby psychosomatyczne, które dzisiaj mamy mnóstwo, to jak się rozejrzymy po najbliższym otoczeniu. Więc orientują się, że ucieczka od tych emocji nie jest rozwiązaniem i chcą w bezpiecznych warunkach pewne emocje przeżyć, uporządkować, nazwać i wyciągnąć z nich wnioski, żeby żyło im się po prostu lepiej. Więc zgoda chyba na emocje, na ich przeżywanie, doświadczanie, to też jest takie przyzwolenie, które sobie warto dać w tej ścieżce własnego rozwoju. A ostatnia rzecz, w ogóle trzeba sobie dać przyzwolenie na zatrzymanie. Jak chomiki mają te kołowrotki, wyjść na chwilę z tego kołowrotka, czy pomedytować, czy przeczytać książkę, czy pojechać w góry, czy na Mazury, czy przyjść do coacha, czy pójść do kościoła, po prostu zatrzymać się. My się boimy chyba też zatrzymywać, my, ludzie XXI wieku. Więc jeszcze to na koniec. A teraz czas na chwalenie się. Jeżeli ktoś chciałby do Ciebie przyjść, to poza sesjami indywidualnymi, jakie masz projekty, jakie prowadzisz warsztaty? To nie jest dobry moment na to pytanie, bo ja właśnie czegoś jeszcze tak nie do końca opublikowałam i wszystko się troszeczkę klaruje, więc tak, no pracuję indywidualnie, to fakt i zapraszam. Time to time, jak czas mi taki też życiowy pozwoli, to robię 3,5 godziny warsztaty z 3 tematów. Co ja robię tu, czyli o karierze, na żyć, czyli właśnie o tym, żeby żyć i żeby przeżywać emocje. I 3 dedykowany rodzicom ASów, czyli rodzicom dzieci z zespołem Aspergera. I wszystkie te warsztaty od czasu do czasu też robię w formie 2-dniowej. I w ogóle to chciałabym na dniach opublikować informację, że zaczynam taką grupę wsparcia karierowego, tak? Czyli 8-10 osób, spotykamy się raz na 2-3 tygodnie, na 3 godziny i poruszamy różne tematy związane z karierą. Czyli taki coaching grupowy wokół kariery, ale też w procesie rozwojowym kilku spotkań. Wszystko jest na moim profilu na Facebooku. Marta Iwanowska-Polkowska, Manufaktura Rozwoju. To jest mój profil zawodowy i tam wszystko, co aktualne, wrzucam. Link będzie oczywiście podany pod rozmową. To dziękuję. Moja strona to www.manufakturarozwoju.pl, ale też Marta Iwanowska-Polkowska też można mnie znaleźć. I wszystko, co się dzieje, to zawsze tam w tych 2 miejscach jakby staram się aktualnie publikować. Więc można powiedzieć, że albo indywidualnie, albo grupowo. Zabrzmiało dwuznacznie, ale nagrywamy w piątek, więc może pozwólmy sobie. Tak, i pracując z Iwanowską Polkowską musisz się nastawić na to, że będzie też dużo luzu. Bo mi się zawsze coś wymsknie, albo przeklnę, albo nawiążę dwuznacznie, więc jestem tylko człowiekiem. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ja też dziękuję za piękne, refleksyjne pytania. Naprawdę, fajnie. Dobrze mi się rozmawiało. Dziękuję Ci. Cieszę się, dziękuję. I tak powoli kończymy dzisiejszy odcinek. Nie wiem jak Ty, ale ja jestem zachwycona Martą i jej energią. Jeszcze wiele godzin po naszej rozmowie udzielał mi się jej optymizm, ciepło i właśnie ta pozytywna energia. Zachęcam do bycia na bieżąco z programem, z warsztatami, które prowadzi Marta. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie manufakturarozwoju.pl. Link oczywiście pod rozmową w opisie na mojej stronie www.sluchamgadam.com. I bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.